Przed nami zadanie z naszego portalu o układach równań. Nauczyciel Teresy i Olgierda dał im układ równań liniowych do rozwiązania. Oboje postarali się go rozwiązać, czego rezultaty przedstawiono w poniższej tabeli. Czyli tu widzimy trzy układy równań nauczyciela Teresy Olgierda. No i teraz pytanie jest takie, który z uczniów otrzymał układ równoważny z układem nauczyciela? I mamy tu przypomnienie, że dwa układy równań liniowych są równoważne, jeżeli mają takie same rozwiązanie. No i tu mamy możliwe odpowiedzi do zaznaczenia. Oczywiście jednym ze sposobów rozwiązania tego zadania byłoby po prostu rozwiązanie tych trzech układów równań i zobaczenie, czy to są te same rozwiązania, czy nie. My to zrobimy troszkę inaczej, mianowicie popatrzymy na te układy równań, no może też zilustrujemy sobie w układzie współrzędnych i zobaczymy, jak to wygląda. Popatrzmy najpierw na nauczyciela i Olgierda. Co my tu widzimy? Otóż widzimy, że drugie równanie nauczyciela i drugie równanie Olgierda to są te same równania. Prawda? No pierwsze, czyli te układy równań różnią się pierwszymi równaniami. Teraz, jeżeli przypomnimy sobie, że taka interpretacja takiego układu równań to jest przecięcie dwóch prostych, no to widzimy, że te dwa układy równań i te dwa układy prostych mają jedną prostą wspólną. To jest właśnie ta prosta opisana równaniem 2x plus 5y równe minus 4. No i nauczyciel ma jakąś prostą i Olgierd ma być może inną prostą, no ale nadal te dwie różne proste mogą przecinać tę wspólną prostą w tym samym punkcie, jeżeli układy są równoważne. Więc może zacznijmy od wykreślenia tych prostych, zobaczmy jak to wygląda, a potem to zrobimy jeszcze troszkę inaczej. Czyli 2x plus 5y równe minus 4. To jest ta nasza wspólna prosta. Tu potem mamy jeszcze prostą Olgierda minus 7x plus y równe 1. No i prostą nauczyciela pierwszą minus 9x minus 4y równe 5. Tu mamy przygotowany układ współrzędny, więc wykreślmy tę prostą. Może najpierw tę prostą 2x plus 5y równe minus 4. Czyli tak, prosta jest wyznaczona przez dwa punkty, więc wystarczy nam znaleźć dwa punkty i połączyć je odcinkiem. Więc tak, może zacznijmy od punktu, nie wiem, żeby łatwo było na przykład x równe minus 4. X równe minus 4 to mamy tak, a może nie, może zacznijmy od punktu y równe 0, czyli punkt przecięcia z osią poziomą, bo to wtedy łatwo, y równe 0, czyli 2x równe minus 4, czyli x równe minus 2. Aha, czyli mamy już jeden punkt na tej prostej, no i drugi może weźmy x równe 5, może weźmiemy 6, tak, weźmy x równe 6, wtedy mamy tak 2x, czyli 12 plus 5y równe minus 4, czyli od obu stron odejmujemy 12, 5y jest minus 16, czyli y jest minus 16 piątych, czyli minus 3 1 piąta, czyli tak, x równe 6, y 2, 3 i 1 piąta, to jest powiedzmy mniej więcej tu. Dobrze, łączymy te dwa punkty, naszą prostą, może jeszcze, no dobrze, może nam wystarczy tutaj, czyli to jest prosta 2x plus 5y równe minus 4. Teraz wykreślmy prostą zieloną, czyli zielona to jest druga prosta Olgierda, czyli tak, no może najłatwiej położyć tak, jak x równe 0, czyli tak, x równe 0 to y równe 1, x równe 0, y równe 1, no to będzie tutaj, prawda, jeden punkt. No i drugi punkt, może weźmy x równe 1, to może za mało, żeby mieć większą tutaj rozpiętość, weźmy x równe 2 może, x równe 2, to mamy minus 14 plus y równe 1, a to się nie zmieścimy, 2, bo 15 nam wyjdzie, czyli może weźmy x równe 1,
to wtedy mamy minus 7 plus y równe 1, czyli y równe 8. Aha, czyli punkt 1, 8. X równe 1, y 2, 4, 6, to tutaj jesteśmy. O. Dobrze, no i teraz łączymy punkty. O, no i gdzieś to się przecina, powiedzmy tu. No i teraz jeszcze mamy drugą prostą nauczyciela, czyli minus 9x. Tutaj minus 9x minus 4y równe 5. Dobrze, więc może tak, może połóżmy x równe 0. X równe 0 to mamy minus 4y równe 5, czyli y równe minus 5 czwartych. Czyli x równe 0, y równe to jest troszeczkę więcej niż to. Tu jest x0 minus 5 czwartych. No i drugi punkt, powiedzmy x równe, weźmy może minus, nie wiem, minus 3 spróbujmy, żeby trochę mieć, czyli x równe minus 3, czyli mamy tak, 27 minus 4y równe 5, no to minus 4y równe 5 minus 27, to jest minus 22, czyli y równe 22 czwarte, czyli 5 i 2 czwarte, czyli 5 i 1 druga. Czyli minus 3, 5 i 1 druga. Minus 3 to jest tu, 5, 2, 4, 5 i 1 druga, czyli tu, a minus 3, o, tutaj mamy ten punkt. No i łączymy te punkty. No, prawda? To ten rysunek sugeruje, no on nie dowodzi, ale sugeruje, że jednak te trzy proste przecinają się w jednym punkcie, czyli wygląda, że być może te układy są równoważne. No to sprawdźmy to teraz może metodą taką, no bezpośrednią. No, czyli tak, spróbujmy jakoś być może inaczej wykonać pewną operację na równanie Holgierda, tak żeby dostać pierwsze równanie nauczyciela. To może przepiszmy teraz jeszcze raz to równanie Holgierda, czyli to wspólne równanie jest 2x plus 5y równe minus 4. Drugie równanie Holgierda jest minus 7x plus y równe 1. I teraz naszym celem jest otrzymanie pierwszego równania nauczyciela, czyli równania minus 9x minus 4y równe 5. Czy możemy coś z tymi równaniami uprawnionego zrobić, aby otrzymać to równanie? No i tak, no widzimy, że tak, tu jest 7, minus 7 minus 2 to jest 9, prawda? I z drugiej strony 1 minus minus 4 to jest 5. Aha, czyli spróbujmy może wykonać taką operację, żeby odjąć pierwsze równanie od drugiego. To może ja jeszcze raz pierwsze przepiszę tu 2x plus 5y równe minus 4, żeby się nie pomylić. I teraz odejmuję, prawda? Wolno mi odejmować równania stronami. Czyli tak, odejmuję. Minus 7x minus 2 to jest minus 9x. Y minus 5y to jest minus 4y. I 1 minus minus 4, czyli to jest 5. Aha, czyli widzę teraz, że dostałem równanie nauczyciela, prawda? Czyli w ten sposób, prawda, te równania, prawda, bo ta operacja nie zmienia rozwiązań, prawda? Czyli ten układ równań, który, jeżeli zastąpię pierwsze równanie Holgierda tym równaniem, to pozostanę z tymi samymi rozwiązaniami, a otrzymam układ równań nauczyciela. Czyli Holgierd i nauczyciel, te układy są równoważne. No i teraz jeszcze Teresa i nauczyciel, popatrzmy, tym razem Teresa i nauczyciel, czyli widzimy, że tak, że równanie pierwsze Teresy i, znaczy, przepraszam, drugie równanie Teresy i pierwsze równanie nauczyciela to są dokładnie te same równania. Popatrzmy teraz na równanie drugie nauczyciela i pierwsze Teresy. To mamy tak, 2x minus 8x, 5y minus 20y. Czyli jeżeli ja równanie Teresy podzielę przez minus 4, prawda, podzielę równanie może na czerwoną operację na równaniu Teresy, minus 4, no to co? To mam tak, minus 8x podzielić przez minus 4 to jest 2,
x. Potem minus 20 przez minus 4 to jest 5, czyli plus 5y. I 16 podzielić przez minus 4 to jest minus 4. Aha, w ten sposób pierwsze równanie Teresy jest takie same jak drugie równanie nauczyciela. No i oczywiście ta operacja nie zmienia rozwiązań tego równania. Prawda? Wolno mi dzielić równania przez tę samą liczbę. Wobec tego wszystkie te trzy układy są równoważne, czyli mamy odpowiedź zarówno Teresa, jak i Olgierd. I może sprawdźmy sobie naszą odpowiedź tutaj. O. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.